A dzisiaj w programie witam bardzo serdecznie Agatę Smetaniuk, wielokrotną mistrzynię Polski, Europy i świata w Stanach Zjednoczonych w karate, a także trenerkę personalną. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ile medali masz na koncie? No z tymi medalami i z tą liczbą to jest tak troszeczkę trudno, dlatego że ich jest naprawdę bardzo dużo i nie mówię tutaj tego absolutnie z żadnej arogancji, że po prostu oj, tak strasznie dużo, że ja nie pamiętam, tylko pamiętam na pierwszych dużych zawodach, na pierwszych moich mistrzostwach świata, to było generalnie tak, że wydawało mi się, że ja zawsze będę to pamiętać, gdzie to jest i kiedy to się wydarzyło i jak to dokładnie było, jacy ludzie byli dookoła, ale ponieważ tych zawodów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo w życiu zawodnika. To gdzieś mi się to zatarło, ale spokojnie tam jest tego powyżej setki, naprawdę bez żadnego problemu. 13 z Mistrzostw Świata, 13 z Mistrzostw Europy, 76 z narodowych tytułów, prawda, czyli Mistrzostw Stanów i Mistrzostw Polski, ale do tego dochodzą jeszcze mnóstwo turniejów różnych zawodów, takich pomniejszych, także naprawdę tego troszkę jest. Czy masz jakieś miejsce specjalne, gdzie trzymasz te wszystkie trofea? Moje miejsce specjalne jest tak naprawdę w Toruniu u rodziców w domu. Tutaj tak naprawdę nie mam, dlatego nie przyniosłam też. Przyniosłam pewnie bym jakiś suwenir, że tak powiem, ale nie przyniosłam, ponieważ mam medale, puchary, wszystkie takie trofea w Polsce u rodziców. Rodzice mieszkają cały czas w tym samym miejscu, w którym ja się wychowałam, więc mój pokój generalnie sobie tak udekorowali dookoła, aczkolwiek już się zaczęli przenosić do dużego pokoju, tak zwanego po angielsku living roomu, tak? ponieważ im tam już troszkę miejsca nie starczało, także fajnie. A ja mam troszkę poczucie, że więcej mnie mają, jak mają też te aktualne wyniki, prawda? Także tam są wszystkie moje medale. A jak reagują ludzie, kiedy spotykają kobietę atrakcyjną, która jest mistrzem karate? Ludzie reagują bardzo dziwnie, znaczy bardzo różnie tak naprawdę. Z reguły mężczyźni to tak raczej żartują, myślę sobie, że nie wiem, czy to tak naprawdę ze strachu, czy to jest taka po prostu reakcja z prawdziwego strachu, czy to jest tylko po prostu dla żartu. Bardzo często żartują. Ja jestem taka trochę niepozorna, jak widać zresztą, bo nie jestem, że tak powiem, za ogromnego wzrostu. Jestem taka trochę bardziej filigranowa, blondynka, więc tak sobie nie wyglądam groźnie, prawda? I myślę, że ludzie nie podchodzą do mnie w taki sposób, że o mnie się należy bać. Tym bardziej, że jestem naprawdę bardzo spokojny człowiek, także... Ale czy jest to coś takiego, że wow, kobieta, tyle medali, karate, sport, sport walki, sport męski? Tak, tak. Myślę, że wyniki bardzo przemawiają do ludzi i zawsze za nami przemawiają wyniki, prawda? Patrzy się na człowieka, można pominąć to, co on tak naprawdę sobą przedstawia, bo tego nie widać na pierwszy rzut oka, a gdzieś wyniki i osiągnięcia, jak są gdzieś zapisane i ktoś o tym wie, jest tego świadomy, one jednak zawsze dodają tego dystansu i tego respektu tak naprawdę. I ja myślę, że to zdecydowanie rodzi taki tutaj aspekt wśród ludzi. Ale kto mnie tylko trochę zna, to jakby... Ja naprawdę jestem przyjazny człowiek, także jakby nie boją się mnie. Co decyduje o medalu w takim sporcie jak karate? W ogóle w sporcie o medalu decydują jakby w pewnym sensie podobne rzeczy, prawda? Oczywiście forma fizyczna, to jest podstawowa rzecz, ale ciało generalnie, my się nie składamy tylko z ciała i takie jakby podejście do ciała, że ciało to jest tylko jakaś składowa mięśni, a ten mięsień to tak naprawdę jakieś mięso, prawda, i można z nim zrobić jakiś określony ruch, a w jakiś określony sposób i da jakiś określony efekt, to tak naprawdę nie do końca da taki efekt, dlatego że ludzie mają podobne systemy treningowe, podobne rzeczy jakby robią z mięśniami swoimi, ale nie wszyscy mają taki efekt i nie wszyscy są mistrzami olimpijskimi i nie wszyscy są mistrzami świata, prawda? Tu wchodzi naprawdę, my składamy się z całej sfery mentalnej, z całej sfery emocjonalnej. Powiedziałabym tutaj tak naprawdę, że też częściowo duchowej. My naprawdę jesteśmy całością, człowiek jest całością i dużo tutaj aspektów na to wchodzi, prawda? Cała motywacja, cała konsekwencja, tutaj jakby w sporcie już typowo mówiąc, dodatkowo. Naprawdę wszystko, życie na co dzień, przerabianie sobą życia na co dzień. Tutaj nie chodzi tylko o trening, czyli że idzie się, wykona ileś tam powiedzmy tych przysiadów z jakimś określonym ciężarem i tak dalej. Tutaj naprawdę trzeba siebie przerabiać emocjonalnie na co dzień, to co nas spotyka na co dzień, a stres oczywiście dotyka nas wszystkich, to tutaj czy ktoś jest sportowcem czy nie sportowcem.
Także tutaj naprawdę jest cała gama, która się na to składa. Czyli psychika, forma, psychika, emocjonalność, czy... naprawdę, mentalna rzecz. Ja zawsze mówię, że tak naprawdę 50% przygotowania fizycznego i 50% mentalnego. I tutaj to powinno iść zdecydowanie u zawodników równolegle. To jest też coś, co ja wpajam swoim zawodnikom, swojej kadrze, bo jestem trenerem kadry Stanów Zjednoczonych w karate. Jestem trenerem właściwie specjalistą od teorii sportu, więc ja zajmuję się całą tą podbudową motoryczną głównie, prawda? Ale ja nie zostawiam tego poza tym, że istnieje cały aspekt mentalny i tutaj jakby nie można tego pominąć. I oni muszą wykonywać trening równoległy mentalny, dlatego że naprawdę ludzie są różni. I są oczywiście tacy, których stres będzie dopingował, ale jest bardzo dużo takich zawodników, którzy zamiast 100% swojej formy, którą wykonują na treningu, będą wykonywali tylko 40 lub 50, powiedzmy, prawda? Czyli to jest dużo, dużo, dużo za mało niż to, co oni naprawdę są w stanie sobą zrobić. Także czego nauczyło cię karate? Ale tak jak właściwie wspomniałam przed chwilą, to jest tak, że karate jest z powrotem, jakby w pewnym sensie ogromną częścią mojego życia. Ja przez długi czas mówiłam, że to jest całe moje życie. Jak byłam w kadrze Polski, jeździłam wszędzie i później miałam 10 lat przerwy od 2004 do 2014 roku. Także jakby przed tym 2004 to jakby było całe moje życie. I jak życie się potoczyło w taki sposób, że jak gdzieś musiałam odejść od tego sportu, to ja też miałam takie poczucie, że mi się życie kończy. To był bardzo trudny moment, tak naprawdę. To jest bardzo trudny moment. A sport zawodowy kończy się niestety prędzej czy później. To jest coś takiego, my się starzejemy, organizm się zmienia, prawda? Mhm. Nie jesteśmy w stanie wykonywać tego na wyczynowym poziomie, na tak wysokim poziomie przez cały czas. Inaczej, wszystko inaczej pracuje, tak. Cała gospodarka hormonalna, prawda? Po prostu to ciało nie jest w stanie to zrobić. Tak jesteśmy skonstruowani i ja myślę, że to dobrze, prawda? To dobrze, że tak, nie, że tak jest, że jest ten proces starzenia się też i tego odpoczynku. Ale to jest właśnie taki nie sport, wszyscy który... sobie mogą z tym poradzić, prawda? I tak, tak. Jest bardzo duży problem tak naprawdę ze sportowcami. Nazwałabym to traumą wręcz tak naprawdę sportowców. Odejście od sportu, dlatego że trudno jest zestawić coś, czym się naprawdę żyło w każdym momencie. Dużo jest poświęceń w sporcie, a ludzie czasami rezygnują nawet z rodziny. Sport jest naprawdę, to jest bardzo duża dyscyplina i ona jest naprawdę na takim codziennie to się przejawia, czyli my jesteśmy na zgrupowaniach tygodniami. Mhm. Jeżeli jest to sport olimpijski, to są miesiące w roku, to jest czasami większość roku, więcej roku niż mniej, prawda? Poza domem, gdzieś ćwicząc i tak dalej. Jeżeli oczywiście ktoś nie jest na tyle szczęściarzem, że ma partnera swojego, powiedzmy, w tej samej dyscyplinie, na tym samym zgrupowaniu, czyli mogą jakby uprawiać sport razem i być też razem, gdzie w większości tak nie jest, to jest duży dylemat, naprawdę, jakby założenie rodziny i pójście w tym kierunku, także to jest bardzo dużo poświęceń. I później zrezygnowanie z czegoś takiego naprawdę przejawia się pustką przez jakiś czas. Tak, no bo nie ma nic. Tak, nie ma nic. Było codziennie było wszystko podporządkowane tej rzeczy. Ci ludzie oczywiście dalej trenują. To nie jest tak, że skończył się sport zawodowy, prawda, już, że tak powiem, nie wystartuję więcej na olimpiadzie, przechodzę na emeryturę, prawda, jak to sportowcy mówią. A niektórzy przychodzą na tę emeryturę i wracają, prawda? I przechodzą i wracają. Agata, a co było dla ciebie najtrudniejsze? Bo powiedziałaś, że miałaś przerwę i faktycznie miałaś przerwę w sporcie kilkuletnią. Co było najtrudniejsze w powrocie do sportu? W powrocie było tak naprawdę najtrudniejsze to, że jak człowiek odchodzi na pewnym poziomie, prawda, czasami mi w sporcie mówili, oczywiście moi trenerzy, a jeszcze wtedy, to jakby nie tyczyło się mnie wtedy, ja z innych powodów odeszłam, ale byli, że tak powiem, starsi kadrowicze i bardzo często była taka opinia, że należy wiedzieć, kiedy się odchodzi, prawda, należy wiedzieć, kiedy odejść. Jakby kiedy ze sportu odejść, że przychodzi na taki moment, gdzie człowiek jest na topie. Trzeba odejść, kiedy się jest na topie. Ja myślę, że to jest bardzo indywidualne, ale generalnie myślę, że bardzo trudne byłoby dla bardzo dobrego poziomu zawodnika, powiedzmy mistrza olimpijskiego, odejście w momencie, kiedy został pobity
i już jakby nie miał swojego tytułu, prawda? A to jest taki trudny moment do wyczucia, mm-hmm. tak naprawdę. I teraz decydując się do powrotu, oczywiście wtedy jeszcze to nie był sport olimpijski, mm-hmm. teraz w 2020 roku my dopiero pierwszy raz wchodzimy na olimpiadę, karate dostało się na olimpiadę w zeszłym roku i pierwszy raz będzie właśnie mm-hmm. w Tokio. Natomiast powrót na jest, matę, taki, tak? jest na matę, tak. powrót w ogóle do sportu. Powrót do sportu startowego, czyli to, bo powrót do sportu, czyli to, że my wracamy jakby do dyscypliny i zaczynamy się ruszać, to jest jedna rzecz. Natomiast wystartowanie na zawodach i jakby zmierzenie swoich umiejętności po raz kolejny z nowymi ludźmi, z młodą kadrą, z ludźmi, którzy są 10 lat młodsi, prawda? Akurat w moim przypadku, dużo więcej czasami, mhm. ale jakby mi te 10 lat uciekło, to jest, oni są naprawdę w sile wieku, tak? Ja tutaj już naprawdę jestem taki trochę zawodnikiem u schyłku, że tak powiem, swojej kariery. Bardziej idę teraz już w trenerstwo. Natomiast ta presja tego, bo jakby do tego zmierzam, mhm. presja tego, żeby wystartować na dobrym poziomie, prawda? Było się na jakimś określonym poziomie. Czyli żeby wrócić do tego poziomu. Tak, my naprawdę nie chcemy... Nie chcemy pokazać, że jesteśmy nikim w pewnym sensie, można albo by nawet gorsi, tak, albo gorsi. A tak mogę to określić, naprawdę, to jest duża presja. I ja myślę, że to było najtrudniejsze w powrocie, aczkolwiek gdzieś, ja myślę, że to było też doświadczenie, ja dużo sobą przerobiłam takiego życiowego przez te 10 mhm. lat przerwy. A ja myślę, że to było coś takiego, że ja czułam, że to jest moja pasja i że to jest coś, co ja po prostu, czym ja żyję, czym, mm-hmm. co ja chcę robić, ja chcę się w tym spełniać, ja mam bardzo dużo do przekazania. Ja bardzo trenując całe to doświadczenie, prawda, zresztą ja oczywiście mam studia w tym kierunku, mam bardzo dużo do przekazania i też uważam, że jest coś takiego, że nam rzeczy nie są dane bez powodu. Czyli jeżeli, ja uważam, że ja mam talent w tym, ja bardzo szybko zaczynam osiągać jakieś osiągnięcia mm-hmm. i na tych osiągnięciach dostałam się do kadry, zaczęłam zdobywać kolejne osiągnięcia i uważam, że to jest tak troszeczkę w życiu, że jeżeli nam było coś dane, a ja myślę, że ewidentnie ten talent był mi dany i to, że ja też w tym pracuję, to że to jest, raz, że oczywiście to jest najpierw tak. dla nas, czyli my musimy to wykorzystać, ale później, żeby podać to dalej, to nie jest dla nas do trzymania, prawda, bo to zmarnowałoby się. Oczywiście. Powiedziałaś, że karate zadebiutuje na olimpiadzie w 2020 roku mhm. w Tokio. Tak jest, tak jest. A właśnie, co na ten temat myślisz? Cieszy cię to bardzo? Bardzo mnie to cieszy. To było twoje. W ogóle moje zawsze marzenie. Oczywiście tak. pod względem zawodniczym to już się nie spełni, dlatego że no ja już będę w takim podeszłym wieku. Na zawodnika oczywiście, że mhm. tutaj, ale na zawodnika ja już będę w dosyć zaawansowanym wieku. Karate to jest sport szybkościowy, to jest bardzo, bardzo dynamiczny sport. Tak naprawdę można to w pewnym sensie porównać do gimnastyki i tam powyżej pewnego wieku bardzo ciężko jest z tym ciałem te ruchy wykonać, prawda? Czyli to nie ma czego szukać. Czyli ja nie mam takich aspiracji tak naprawdę. Bardziej będę tu się może zastanawiać i próbować, aczkolwiek to jest bardzo taka furtka otwarta, dużo rzeczy może się wydarzyć. W innej roli, czyli być może w roli trenerskiej, prawda? Tym bardziej, że trenuję teraz kadrę Stanów Zjednoczonych. No właśnie, więc trenujesz kadrę, to może się toczyć. Trenujesz prywatnych klientów, tak pracujesz dużo z młodzieżą. Co właściwie chcesz im przekazać? Czy masz jakąś taką wizję, co chciałabyś im przekazać, co jest najważniejsze? Mhm. Przede wszystkim to chciałabym przekazać to, żeby oni w tym całym procesie oczywiście treningowym, prawda? Zawodnikom i, że tak powiem, ludziom niezawodnikom, czyli ludziom, którzy po prostu szukają zdrowia, szukają dobrego samopoczucia i tego, żeby dobrze wyglądać. To jest troszeczkę podobne, ale zawodnikom tutaj jakby głównie tego, żeby oni szukali swojego własnego sposobu, swojego własnego rozwoju. I to w takim sensie, żeby oni siebie gruntowali w sobie, czyli żeby nie szukali tego, że oni chcą być, nie wiem, na przykład kolejnym tam Michael Phelpsem, prawda, czy Simone Biles, czy kimś, bo nam jest łatwo, czy oczywiście w jakimś naszym czyli sporcie, bez porównywania się, tak? Tak, czyli nie, żeby oni chcieli być, chociażby skoro ja mam 13 medali z Mistrzostw Świata, żeby oni chcieli być kolejną Agatą Smetaniuk, prawda, tylko żeby oni naprawdę szukali swojej drogi i żeby gruntowali siebie, żeby szukali swojej wartości w tym wszystkim, bo tak naprawdę to tylko i wyłącznie może zaprocentować. Staranie się byciem kimś oczywiście może motywować do pewnego momentu, ale to naprawdę ma krótkie nogi, to się prędzej czy później skończy. Także to czyli dla zawodników. To dla zawodników. A
klientom oczywiście i jednym i drugim, ale tutaj bardziej bazując z kolei bardziej na klientów aha, takich osobistych, to, żeby oni słuchali swojego ciała oczywiście. No i czyli o tym porozmawiajmy właśnie, jak słuchać swojego ciała. Tak jak tutaj już troszeczkę wcześniej mówiłam o tym, że to nie jest kawałek mięsa tylko, tak, prawda, i tak dalej. Człowiek jest, można powiedzieć, taką składową. Ja nie do końca lubię określenie to składową, bo tutaj już jest to rozczłonkowanie człowieka, a ja uważam, że to jest całość. Więc, czyli że się składa jakby z tej całej sfery emocjonalnej, z sfery mentalnej, z sfery duchowej i ciała fizycznego oczywiście. To ciało fizyczne jest tutaj o tyle ważne, że my tak na dobrą sprawę, gdyby nie to nasze fizyczne ciało, to byśmy w ogóle nie żyli, w ogóle byśmy się tu nie przejawiali, prawda? I oczywiście są jakieś różne teorie i wierzenia, że są jakieś byty i tak dalej, jakieś różne ludzie mają podejścia. I być może są oczywiście, ale tak naprawdę odróżniają się tym, że nie przejawiają się tutaj, ponieważ nie mają swojego ciała, więc nie mogą się same w sobie przejawić, prawda? I my zawdzięczamy tak naprawdę wszystko to, co wykonujemy, właśnie temu, że mamy fizyczne ciało. I teraz jest jeszcze cała sfera taka niewidzialna. Czyli to, żeby jakby, czyli żeby jakby połączyć sferę fizyczną z mentalną. Już do tego dochodzę, tak, już do tego dochodzę. Czyli jest cała niewidzialna sfera przy tym ciele fizycznym oczywiście, prawda? I ja uważam, że ciało fizyczne jest czymś takim, co się, być może to jest jakiś produkt ostateczny, w którym to wszystko się przejawia. I teraz na przykład sfera emocjonalna człowieka, prawda? Czyli emocje człowieka. One generalnie oczywiście istnieją, ale to jest ta część niewidzialna. I teraz tego, one się przejawiają tylko i wyłącznie przez to, że przechodzą przez to ciało. Czyli że my się śmiejemy, płaczemy, prawda? One gdzieś muszą jakoś się uzewnętrznić. I to właśnie dzięki temu, że my mamy to fizyczne ciało. Dlatego to ciało naprawdę jest o tyle ważne. I teraz chodzi o to, ja naprawdę to podkreślam, żeby tego słuchać, żeby być w kontakcie z tym ciałem. W kontakcie z tym, co ono do nas, że tak powiem, mówi, prawda, co tak, ono do nas naprawdę czasami krzyczy, a my bardzo, bardzo, bardzo to pomijamy, nie chcemy się tym zająć, bo my naprawdę jesteśmy taką całością. Taką tego mądrą maszyną. Tego, tak. Naprawdę, bardzo mądrą maszyną i tego się nie da pooddzielać. Jesteśmy na początku roku i wiele osób postanawia różnego rodzaju rzeczy, ale generalnie większość postanowień noworocznych to oscyluje wokół dbania o siebie, wokół dbania o zdrowie, bo właściwie no co chcemy, więcej się ruszać, więcej ćwiczyć, chodzić na siłownię, być może pobiec w maratonie, lepiej jeść, schudnąć, lepiej się odżywiać. Właściwie większość postanowień noworocznych związana jest z nami i z naszym rozwojem. Powiedziałaś, że zajmujesz się ciałem. Jak dbać o ciało? Takich kilka punktów, które są bardzo ważne i które nasi telewidzowie w tej rozmowie, z tej rozmowy mogliby zapamiętać. Przede wszystkim oczywiście wracam do tego kontaktu z ciałem, prawda? Czyli żeby naprawdę tego słuchać, co ono, złapać kontakt w ogóle, złapać to słuchanie. Jego, więc jakby z tego wyjść, co my chcemy zrobić. Dlatego powiedzmy, wracając do tego odchudzania, ludzie wykonują te same ćwiczenia, prawda? Przechodzą sobie na siłownię, wykonują te same ćwiczenia, ale oni nie mają tego samego efektu. I to też wynika, troszeczkę wracając do tego, co mówiłam, że z tego, że to nie jest tylko ciało fizyczne, czyli jakby należałoby spojrzeć jeszcze na te pozostałe sfery, a tam być może gdzie indziej wychodzi coś innego. Tak, jest jakaś blokada, czy jakieś gdzieś coś do, że tak powiem, spojrzenia i zajęcia się tym, zwrócenia na to uwagi. Oczywiście to nie jest tak, że ja mówię, że jak chcemy się odchudzać, to idziemy do psychologa, tak? Bo to zupełnie nie o to chodzi. To ciało jest tutaj najważniejsze, ono naprawdę jest kluczowe. Tak jak mówię, my tutaj się przejawiamy w ciele właśnie w takich warunkach, takie jakie mamy tak, na dany ale jest, moment. Ale tak, no to czyli rozumiem, żyjemy, jesteśmy w zgodzie z sobą, słuchamy siebie. Co jeszcze? Ile razy w tygodniu ćwiczyć? Bo na przykład czasami sobie stawiamy też takie nierealistyczne cele, na przykład, że będę 5 razy w tygodniu i potem właściwie kończy się styczeń i nam już się nie chce chodzić na tę siłownię, tylko już jest już za dużo.
Do tego też dochodzi, myślę, cała sfera innego rodzaju rzeczy, które są też bardzo ważne, czyli to, co jemy, to, ile wody pijemy, to właściwie jak my się czujemy sami ze sobą. Tak, oczywiście. Z takich właśnie totalnie namacalnych, że tak powiem, oczywiście przykładów, prawda, jeżeli chodzi o to chodzenie do siłowni. Jeżeli nikt nie trenował wcześniej, prawda, jeżeli ktoś nie trenował wcześniej w ogóle, to zalecam po zaczęcie tego procesu od 2 razy w tygodniu tak naprawdę. I to też na początek, jakieś tam 45 minut takiego poruszania się ogólnego. Później budowanie tego do 3 i naprawdę takie optymalne dla człowieka, który chce się po prostu dobrze czuć, te 3 razy są optymalne. Jeżeli my sobie narzucimy za dużo, to to oczywiście nie, będzie dla nas taka poprzeczka, której my nie będziemy w stanie przejść ze względów czasowych, rodzina i tak dalej, i tak dalej. My tu nie jesteśmy sportowcami wyczynowymi, tak? Mówimy po prostu o zdrowiu. Sport i rekreacja, dwie różne rzeczy, prawda? Sport to nie zdrowie, tutaj proszę to pamiętać. Sport wyczynowy to jest naprawdę pogwałcanie swojego ciała codziennie, poprzez przekraczanie tych różnych granic i barier. My chcemy, żeby ona naprawdę była dynamiczniejsza, szybsza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do tej rekreacji, tutaj chodzi o zdrowie i tu my naprawdę nie musimy, to też nie chodzi o to, żeby przyjść sobie na tą siłownię raz, uczesać włosy, prawda, poziewać i to jest zaliczone. Tutaj należy wykonywać, oczywiście tak, należy wykonywać ruch przede wszystkim, tak, czyli naprawdę należy się ruszać i tu to jest bardzo indywidualne, bo zależy od gdzie człowiek jest, w jakim miejscu, ale tak jak mówię, dla takiego, można powiedzieć, początkującego, najpierw 2, troszeczkę od zwykłego aerobowego, czyli takie troszeczkę cardio, prawda, się poruszać, ale też pochodzić sobie na bieżni, pochodzić sobie na elliptyko, pojeździć na rowerku troszeczkę na początek, tak? Po tygodniu, po 2 przejść do, bardzo, bardzo zalecam, oczywiście ćwiczenia z obciążeniem. To naprawdę jest kluczowe, bardzo pomaga, szczególnie jak my się starzejemy i dla kobiet to już jest w ogóle kluczowe, ale dla mężczyzn również. Nasza gospodarka hormonalna się zmienia, my produkujemy coraz mniej hormonów, także to nam pomaga, ponieważ powiedzmy jesteśmy w tym wieku, gdzie ta gospodarka idzie lekko w dół, prawda, my zaczynamy produkować mniej hormonów. Mięśnie naturalnie zaczynają słabnąć, jest mniej testosteronu. I u kobiety oczywiście, i u mężczyzny, mężczyźni mają dużo więcej, ale zaczynają słabnąć te mięśnie. Nam jest coraz trudniej się ruszać, więc się nie ruszamy, co powoduje oczywiście dalszy ciąg tego, że przychodzi dalsza atrofia mięśnia i tak dalej. Troszkę można sobie to porównać z takim drastycznym przykładem, jak złamana na przykład ręka czy noga, która była włożona do gipsu, prawda, i ona po tych 3-4 tygodniach nie jest w stanie się ani zgiąć, na pewno wielu z Państwa miało takie doświadczenie, ani wyprostować, ponieważ doszło do atrofii mięśnia, zaniku mięśni i mięśnie są pokurczone, my ich nie mamy, ścięgna, wszystko jest jakby unieruchomione, potrzebujemy rehabilitacji, naprawdę zajmuje miesiące, żeby dojść do siebie, żeby funtowy czy tam półkilowy woreczek z piaskiem, prawda, w ogóle zgiąć, podnieść do góry, zgiąć rękę, czy tam... Czyli ćwiczenia także, siłowe są bardzo ważne. Także ja tutaj naprawdę zalecam ćwiczenia z obciążeniem, a to jest bardzo dużo profitów z tego powodu, gęstość kości oczywiście, to jest bardzo, bardzo ważne u kobiet. Naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo wiele tego. I nie bać się tego. Nie bać się tego, że dużo ludzi się boi jakiegoś, oj, tutaj ja mam nadciśnienie i tutaj ćwiczenie z obciążeniem, z ciężarami. Bo każdemu to się wydaje, że jak on przyjdzie na siłownię, to on już tutaj będzie Arnold Schwarzenegger i będzie tu podnosił nie wiadomo co, a tam tak naprawdę to jest, nie jest takie proste zadanie. I tu wcale nie chodzi o to, żeby podnosić strasznie ciężkie ciężary. Nie zalecam absolutnie podnoszenia ciężkich ciężarów od początku, dlatego że my nie chcemy się skontuzjować, nie chcemy tej kontuzji. Tego chcemy uniknąć. Naprawdę trzeba przygotować ciało do tego i to troszeczkę zajmuje, troszeczkę to zajmuje. Jedzenie, wspomnieliśmy o jedzeniu, bo my możemy tutaj o tych ćwiczeniach rozmawiać oczywiście do jutra. O jedzeniu też. O jedzeniu też. Nie unikajmy jedzenia, czyli w sensie nie unikajmy tego tematu, tak? Czyli że my już tu chodzimy na siłownię, to teraz możemy mieć wszystko. Bardzo dużo z nas ma takie podejście, osób z nas. Że czyli, że ktoś ja jest na siłowni godziny, tak, a potem je za czy 2. Spaliłem, to ja teraz sobie mogę pozwolić tam na to ciasteczko, czy tam na cokolwiek, bo to już jest spalone, prawda? Nie, to w ogóle tak nie działa. I teraz, jeżeli, szczególnie w odchudzaniu, jeżeli chcemy się odchudzać, bo są różne cele oczywiście, to wszystko, tak jak mówię, jest bardzo indywidualne, zależy od celu. Jeżeli mamy celem, żeby przytyć, naprawdę jest dużo ludzi, którzy mają problem z przytyciem,
ale tutaj jakby zaczęliśmy od tego odchudzania, to nie jest tak, że my będąc na nadmiarze kalorii, że tak powiem, my sobie tutaj zrobimy tym jednym treningiem jakiś balans, prawda? Tutaj naprawdę trzeba doprowadzić do deficytu, ale tu chodzi mi o to, żeby nie doprowadzać się do deficytu nie jedząc, bardzo dużo ludzi się głodzi i wtedy przychodzi ten efekt jojo tak zwany, który prowadzi do tego, że nam się ta waga odbija i czasami jeszcze więcej niż my, niż zaczynaliśmy, prawda? Niż ta początkowa wersja. Także chodzi przede wszystkim o to, żeby jeść. Bo to jest troszeczkę tak, że jak czyli my żeby jeść głodzimy, właściwie. Żeby jeść właściwie, żeby jeść odpowiednio często. Czyli tak naprawdę, uwaga, 4 razy w tygodniu, przepraszam, w tygodniu, oczywiście dziennie, 4 razy dziennie przynajmniej, do 5. Naprawdę nie trzeba się katować tam, żeby częściej to jeść, prawda? Ale naprawdę nie schodzić poniżej 3. I teraz dlaczego tak się dzieje? Ponieważ organizm to bardzo mądra maszyna, tak jak już mówiłyśmy. I jeżeli my dajemy, wrzucamy, że tak powiem, to jedzenie na te palniki, prawda? I to spala wewnętrznie, spaliło nam to jedzenie. To teraz jakby, jak już spaliło, to żeby dobrze ten mechanizm działał, to trzeba by tego, tego paliwa troszeczkę mu dodać, prawda? Bo bez paliwa to nie będzie działało w taki sposób. A my robimy tak, że my nie dajemy i na przykład jemy sobie raz dziennie i za 24 godziny, czy tam 18, czy 16 i godzin cierpimy. Wrzucimy. Tak, i cierpimy oczywiście. Chociaż niektórzy się zapierają, że nie, bo oni tak lubią i oni jedzą sobie tylko obiad na przykład, prawda? Ale generalnie to jest bardzo, bardzo niezdrowe podejście, dlatego że organizm jest bardzo mądry i on sobie myśli, to jak ty tak ze mną postępujesz, to ja sobie to zapamiętam i teraz cokolwiek mi podasz, to ja sobie odłożę na wszelki wypadek, gdybyś miała, czy byś miał, prawda, taki pomysł następnym razem, żeby mnie tak zagłodzić. I tutaj się dzieje tak, że my tak naprawdę zamiast gubić, jest pierwsze pozorne jakby gubienie, bo my naprawdę głodzimy ten organizm, ale jak on się naprawdę zorientuje za chwilę, o co chodzi, to jest moment i my zaczynamy, oczywiście łapiemy to plateau tak zwane, czyli ten poziom takiego jakby no już nie zrobienia postępu oczywiście żadnego w utrudzeniu tej wagi i jesteśmy jakby z tym stuck, prawda? Także tutaj naprawdę polecam to jedzenie, żeby rozpalić tą maszynę. I teraz uwaga, ciekawostka dla niektórych być może, że siedząc, jeżeli my jemy odpowiednio, jemy sobie te 4-5 razy w tygodniu, odpowiedni czas oczywiście, nie że zaczęliśmy wczoraj, organizm się do tego przyzwyczaja i my teraz siedząc spalamy dużo, dużo więcej, nic nie robiąc, siedząc spalamy dużo więcej niż przed tym procesem. Dlatego, że ten organizm jest zupełnie na innym poziomie i to troszeczkę uruchamia jakby kolejny palnik, można by to tak obrazowo zrobić. Czyli jak byliśmy na początku na jednym palniku, tak jesteśmy teraz na 4, ponieważ jest zupełnie zmienia się metabolizm, cała przemiana organizmu i my więcej spalamy, jesteśmy bardziej wydolni, więcej możemy zrobić. Mamy też więcej energii oczywiście, nie? Nie zapominajmy o wodzie. O właśnie, woda. I na koniec woda, tak? Tak, nie czyli zapominajmy tak, czyli o wodzie. Ile wody pijemy dziennie? Oczywiście polecane były 2 litry, tak? Polecane były zawsze 2 litry. Ja naprawdę polecam indywidualne podejście do tego, czyli słuchanie swojego ciała, ale naprawdę słuchanie, a nie ogłuszanie, tak? Czy zagłuszanie. Ja myślę, że przynajmniej litr to jest kompletne minimum. Można mieszać z różnymi napojami, to nie musi być woda do końca, czyli można jakieś różne izotoniczne, ale ważne było, żeby to nie były diuretyki tak zwane, czyli na przykład kawa zupełnie się tu nie zalicza, bo ona z nas jeszcze wodę wyciąga. Czyli my więcej, że tak powiem, wydalimy wody niż tutaj jest w ogóle jakiegokolwiek zysku, więc jeżeli pijemy sobie taką kawę, to tutaj przynajmniej musimy włożyć 2 dodatkowe 3 szklanki dziennie na taką jedną kawę tej wody, żeby tego uzupełnić. Także tutaj to Agata, jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Ci bardzo za czas, dziękuję Ci bardzo również za wizytę w Polvision. To są niezwykle cenne rady. Myślę, że musimy się spotkać i porozmawiać o tym, bo w końcu zachęcamy Państwa do tego, aby w nowym roku jednak o to ciało zadbać, bo jest to celem większości z nas. Tak dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za Wizytę w Polvision. Agata Smetaniuk, jak słyszycie Państwo, ekspertka, która zajmuje się na co dzień ciałem, sportami różnego rodzaju, mistrzyni karate, światowa, mistrzyni świata, mistrzyni Stanów Zjednoczonych Polski. Dziękuję za wizytę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.